Pomarańczowe, to może czekolada pomarańczowa. To będzie. Gdzieś widziałam, gdzieś był smak. To nie dżem jakiś? To jest. No podaj dalej. Wygląda jak... Nie jestcie. Daj. Aż się boję. Ja już się boję. Słuchajcie. Co robicie? O nie. O nie. Nie. Minus 1000. Nie, nie, dziękuję pani. Ale to, to nie. To nie. Nie, nie. Powiem wam, że jest to, słuchajcie, zmiksowana pasta sezamowa z, uwaga, z winogronem. Ale wiecie, że to dziwnie, dziwnie zabrzmi, ale naprawdę to jest takie chemiczne. Niby jest pasta, niby to ma być sezam i niby to ma być tutaj grape, czyli winogrono. To jest takie chemiczne, takie... Nie, nie polecam. Także omijajcie tą tubkę z daleka. Dobra, jedziemy dalej. Co dalej próbujemy? To. To jest. Która? No to proszę, otwierajcie. To lody dentysty. Smart. Smart ty. No, otwieraj. Już niedużo nam zostało, ale zepsuło mi to w tym momencie w ogóle, powiem wam. Ale ja już widzę mojego faworyta. What's inside? Widzisz coś? Mój faworyt. Ja wiem co. Co? Nie. To. Słonecznik. Słonecznik, na pewno. Jak będzie fajnie słony, to będzie... To będzie miał 6. Uuu, czoklet. Ja tego nie chcę. Czoklet. Czemu? Nie wygląda źle, ale nie lubię takich rzeczy. Ale próbujemy, to próbujemy, słuchajcie. Jak korneto, tylko nie lodowe. Jak korneto, nie? Wygląda to tak. Pachnie czekoladowo. Pachnie to tak. W środku w ogóle to jest czekolada, ale wygląda. Jak pachnie? No tak. Czekoladowo pachnie. No tak. I dostaliśmy takiego ludzika. To sugeruje, że po zjedzeniu tego będziemy mniej więcej wyglądać tak. Nie, klejka fajna. Dobra, no i to by było na tyle. Nie wiem, jak mam to podzielić, słuchajcie. Nie wiem. No pluskiem, co weźcie. Zobaczmy w ogóle. Słuchajcie, to jest takie pasce. Takie fajne. A jedna goliga? A jednak. Próbuj. To już nie kryj tu. Nie no, i tak tu. Dobra. Nie lubię wafelek. Ja zrobię wafelek. Dobra, biała czekolada. Szczerze? Wafelek. Wafelek smakuje jak w Polsce gotujecie te lody i bierzecie sobie z wafelkiem. To tak smakuje. Ja nigdy nie jem wafelków, jak biorę zawsze te. Ja zawsze wyrzucam. No, bo ja to chyba nie było nic więcej. Dobra, próbujemy. No? A może ta czekolada na górze, te kulki czarne. Tak. Strzela, no. Tak? No. No a no pisze! No. Pisze. Na wierzchu te kulki. A teraz nie! To to samo, to spróbujemy. It's a ul! Ale wiecie co? Dobra ta czekolada. Dobra. A wiecie jak smakuje? Mi to przypomina. Oli, jak się nazywa ta czekolada? Wy zawsze lubicie tą Nutellę, a ta druga też była. To nie była Milky Way? Czekolada i ona się nazywa Milky Way. I ona była właśnie taka biało-czarna. No jak. Chyba tak, to jest tam chyba. Naprawdę? Kiedyś jadłem. Kiedyś się jadłem. Biało-czarno. Kiedyś To tak smakuje, jak taki... No przecież mówię Milka się nazywało? Nie. Albo Milka? Biało-czarna. Chcę spróbować tą kulkę, czekajcie. This one good. I ja pewno sobie wróciła. Mama. Cała jest już brudna. Góra. I? O, fajnie. Aha. Strzelają. Strzelają. No, dobra, ja już to zostawiam. Czekajcie, wyrzućmy się tu. Ja daję 4,5. A daję 4,5, ponieważ myślę, że byłabym w stanie zjeść takiego całego rożka. 3. Zjadłabym. Ile dajecie? Wow, dobrze, super. To, ty też? Za kamerą. Następnie. Ile dajecie? Ile? A tam
Piątka. Piątka. No to też dobrze. Następnie czekolada z pistacjami, to będę chyba bardzo lubić. Okay. No to otwieraj. Oba. I prawie kończymy. Ja 40 minut podzielę na dwa. Tak wygląda. To była dokładnie ta czekolada. Ale mama. Cikolata. Cikolata? Cikolata, tak się nazywa. Ale czekaj jeszcze, bo próbujesz inny. Mleczna czekolada z pistacjami w każdym razie. Zresztą nie. No, wygrałeś wycieczkę dookoła świata. Do Turcji. Wycieczka do Turcji. Turcji? Dobra. No, dla mnie to jest trudny ten. Ładnie wygląda, jeżeli chodzi o... Chyba czekajcie, trzeba podzielić. Proszę, bierzcie. Nie wiem. Dobra czekolada. 5, daję 5. Znowu nie jest słodka. Nie zła, nie zjadłabym. Nie zła i dobra. Co ty mówisz, słodka? Na początku mi się wydaje być gorzką taką. Potem jest przełamana trochę słodyczą. I szczelająca. Ale... Też? Nie szczela. Mhm. Nie, nie jest mój smak czekolady. Ja jej daję 2. Jeden, cztery, 3. Ładnie. 3. 3,5. A ty? 3,5. No, strzelające. Jak dłużej trzymasz w ustach. Strzela? I tak, no, ścież, to strzela. Może teraz soczki, żeby popić czekoladę wszystko? No, możecie sobie poczekać. Soczki. Ale dobre to jest. Wiśnia i piczka. Wiśnia i piczka. Ja jem piczkę. Piczka. Słuchajcie, to jest w ogóle sour, czyli to będzie taka kwaśna. O, nie mają słonek. Mają słomki, tu są słomki, ale nie będziemy przez słomki właśnie. I nie wiem, jak to są. Ja do kubka wleję. Ale to jest ten, słuchajcie, to wygląda jak przecierowy taki. Przecier taki. Jak taki trochę zmiąższy. Jest gdzie masz ten? To jest... To ma być brzoskwiniowy. Jest brzoskwiniowy? Ale pachnie. Bardzo dobra. Jest cała. Na końcu jest takie gorzkie jakieś. Ale mi to bardziej przypomina jakąś morelę niż brzoskwiniowy. To jest bardzo fajnie przetarta brzoskwina. 5,5. Ja daję 4. Ja daję 4. Jest fajne. 5. Mogę dobrać do szkoły. A, bo piszę nektar. Mhm. Fajne. Nektar, czyli taki przetarty. Teraz ten nektar. No właśnie wyciśnięty, jakby taki wiesz, z miąższą wyciśnięta brzoskwinia. Teraz pijemy brzoskwiniowy. Dobra, uwaga. Ale to już nie jest ten, to już nie jest taki nektar, w sensie to już nie jest w ogóle. Czuć wiśnie, czuję, jeżeli chodzi o zapach. Ja daję 2. Co pies robi? His leg fell off. Hachi. Hey, hey, hachi. Wiśniowe, słuchajcie, komplet wiśniowy. 2,5. Ja czuję wiśnie. Czuję, ale słabo. Ja daję 3. Jeżeli bym miała wybrać, zdecydowanie bym sięgła po ten pieczkowy. 2. No ale co? Takie nawet ten średnie. Następnie, dobra, dawaj, voila! Dawaj, słonecznik. Słonecznik! O, wiadra, słonecznik. Czyli dobrze wyprażony, czy nie? Uwaga! Próbujemy, ale ten. O! Ale pachnie. A, dawno nie jadłam. No. Ja zawsze siedzę w skórce. Słońce, bo to nie widać. Ej, ja jem skórę! Słony. Super. Ja lubię ssać skórę. Dobry słoneczny. Bardzo fajny. Biorę do parka. Naprawdę dobry. No. Dobra. Mm-hmm. Ja daję 5. 5. 100. 5. 100. Ja powiem. Aha. Ja też. 6. No, naprawdę dobry słoneczny. Naprawdę bardzo dobry. Ja myślę, że chyba jak na razie to ze wszystkich, to najbardziej to tak ciąga. No tak, że można sięgnąć po nas, ale jakie są tam. Bierzemy do parku. Bardzo, bardzo dobry słonecznik. Jeszcze ulicę. Patrz. No. Daję mu za chwilę godzina minie. Ja czuję, że to będzie walka w parku jeden. O ten słonecznik. Bardzo dobry. Wy się dawaj. Dawaj. Każdy po jednym. Mama. Ja nie ogarnę. Ja zjem kawałek. Kładaj ja. Mamy teraz taki puf, czyli taką piankę. Z ciastkiem. I próbujemy. Kokos. Uwaga! No ma! A my? Oh god! Too many!
Padio, you want some? Tak, ja się podzielę tutaj z nimi. Nie czuję nic. Padio. Zostawimy im wszystko. Nie czuję nic. Nie czujesz nic? Kokosa czuję. Kokosem pachnie super. Ja daję 3. What is that? Ja daję 4. What is that at the background? Look at that. There's lines. But when you look at that, there's like red things. Oh wow. No, kurczę. 3. Ja 4. Ja dam 2 za kokosa, bo lubię kokosa. Tam 2, nie jest złe. Ciastko mogłoby być lepsze. Jak ktoś lubi pianki, te marshmallowy i to wszystko, to im będzie smakowało. Daję 2. 3. Oskarek? O. Ile dajesz? 2. 31. O proszę, to jeszcze więcej. What? No. No i promocja, czyli on by kosztował więcej. Dobra, tak jak powiedziałam, ja daję ile? 2. O, tak. Ile Oli, ty? 3. 3, ty dałeś? 3, 2. Ty? Dwa. Dwa. Teraz jemy nogę. Ty. Dobra. Mamy następną rzecz i prawie, że dobiegamy prawie. Elena, jedna rzecz na koniec. Dobra. O, gosh. Pokaż, co to jest w ogóle. Pianka, masz malo, roztopiony z orzechami. Nie jest... Nie wiem. Oskar na początku mówił, a teraz mu smakuje. Nie wiem, takie... Bardzo... Daję 2. Nie, dobra, 2. 3,5. 3,5? Nie, tak średnio. Ile to dajesz? 2. Dobra, lecimy dalej. To będzie ciemna, 0, ile to jest? 6,2. Na pyto. Ja sama nie wiem co. To będzie podobne chyba do pizza. Wow. How do you see? Like, that one's good, no? Tym bardziej jak Mars smakuje. A ten jak Twix, a ten jak Mars. Oj, to jest tak mało, ten jest. On nie był. Mola? Mars. A tu nie tutaj. Tutaj, tylko kakaowy. Tak. Masz tyle? Kurde. No, my 4 lat. 3. 3. Dobra, lecimy dalej. Dobra, uwaga, mamy gofret. No już nie będzie. Właśnie nie będzie parku w koniecznie. Jeszcze od razu. Za mało czupra. Nie da. Jemy, a to nie to. Granny. Wafelek jest spoko. One is John. Złe. She hears break. No, ja to nie wiem. Nie wiem. Dwa. Again, you have to find stuff and escape. Trzy. Jest to coś posypane kokosem. W ogóle jakiś wafelek tak wygląda. Jest posypany cały, biały. No i próbujemy. Za dużo czekolady. A ja już jestem przesłożona, nie? Dla mnie to już jest po prostu dzisiaj maks. No, próbujcie. Jedziemy? Ale kruchy. 3,5. A co? 3. Głoś? 4. 0. 4. 2. Dobra. A nie, nie. Dobra. Próbowałem, bo w tym tak. Dobra. Wafelek, nie? Wafelek jest dobry. I fajnie przełamany kokosem. No jak princesa. Nasza princesa. Dobra. Lecimy dalej, bo czas nas goni. Pokroimy sobie chałwę. Ja chałwę już próbowałam. Muszę przyznać, że jadałam lepszą. Natomiast... Zaraz zresztą wygada się, bo powiem. Poczekajcie. Nie lepsze. Ładny zapach. Właśnie chałwą po prostu. Chowa. Chałwa, chałwa. Jest to sucha chałwa, to od razu mówię, że jest to sucha chałwa. Czekajcie. Powiem tak, w porównaniu z tą polską, waniliową, co zawsze z polskiego sklepu ja ją mam, to muszę przyznać, że ta z polskiego sklepu spokojnie ma piąteczkę, u mnie ta ma jednak 4. Ale fajny smak pistacjowy. Jeżeli chodzi o chałwę ogólnie, to naprawdę jest spoko. 4. Nie, jako chałwa jest spoko. Jest okej, okay, no.
Tylko że sucha taka, no. No, bardzo ja lubię mokrą. Polej wodą i będzie to. Nie, one nie są mokre, one są takie oleiste te, co ty mówisz. Ale, ale czwórka bita, no. No, czwóreczka, dobra, spoko. Okay. Na smaku byłoby spoko. Także czwóreczka, chodzimy do rzeczy ostatniej. Najlepsza rzecz na koniec. Która już została rozparcelowana. Otwieraj. To będzie... Wielki! Dobra, ja biorę ten. 18. Last wrong! Co? 18 daje. I to jest happy end. 18 10. Happy 7. End, słuchajcie. Do parku zostaw. Kola jest, o, kola jest bardzo podobna. Kola jest pyszna. No masz jeszcze jeden. O, Głos jest po prostu. Kola, ale kola jest też. Majera. A ja to jedliście? Tak, sobie, to jak tak? Piczka. Dobra, próbuję kolę. Kola bardzo dobra. Kola jest. O Jezu. O Jezu. O kurde. Try this one. O jest takie kwaśne. Albo coś na jeszcze. Ty też połowa. Nie. Dajcie mi trochę. To jest to kwaśne. Okropne. Takie jabłko. Nie? To są dobre. Fajne jabłko. Fajne jabłko, fajne. To nie jest kwaśne. Dobra, no, my już wracamy, skończyła się nam pamięć. Brychają się chłopaki z tyłu. Okej, okay, i teraz pytanie. Nasz test dobiega końca. I teraz kto zapamiętał z tej całej tutaj... Słodecznik najlepszy. Z tej całej czego? Tej ferajny normalnie po prostu słodyczy. Jakie smaki najbardziej nam utkwiły? Czyli najlepsze. Po co byście sięgnęli jeszcze raz? To, codziennie. Codziennie. To i to. Niskie ceny. Te dwa. Jeszcze czukry. I ten wafelek do czukry. Ty co? Oskarek, tobie coś jeszcze tu smakowało, tak ja pamiętam. Który z, nie, który z tych? Te. No, to. Czyli tak, u Oskara jeszcze to było dobre, ale jeszcze... chyba rzecz, po jaką byśmy naprawdę sięgali, to ja biorę żelki, ale tylko arbuzowe. Mhm. No, ja też. No, sięgłabym po słonecznik. A sezamy? Właśnie któryś tu chyba jeszcze ci smakowało. Albo to. I to. Albo to. A chyba to. To i to. Nie, wafelek. Wy nie wiecie, co wam najlepiej smakowało. Tane. To było dobre. Tane wam jeszcze. Tane i słonecznik. Czyli polecamy to, polecamy ten z kokosem, bo jeżeli chodzi o wafelka, to był smaczny. Polecam wam mimo wszystko hałwę. Polecam również oczywiście słonecznik, żelki, ale w sumie według mnie to tylko te arbuzowe, ale coś mi jeszcze tu brakuje, czekajcie, jeszcze jedna rzecz. No, sezam, właśnie, gdzie on jest? No, te paluszki sezamowe. I ten mały taki krakasz. No, także to są rzeczy, które naprawdę są godne uwagi i są naprawdę smaczne. Także cóż, my będziemy się z wami żegnać. Nie wiem, kto tu przyjdzie posprzątać. Haci posprząta. I co? Ja bardzo dziękuję gościom oczywiście. Tak. Dziękuję gościom oczywiście za to, że wzięli udział. Ciale minionek. Minionek. No, także ja bardzo dziękuję wam za chwilę uwagi. Ja filmik wam podzielę oczywiście na dwa, bo jest zbyt długi. I co? I jeżeli macie ochotę jeszcze raz obejrzeć w jakimś teście, to piszcie w komentarzach, co byście chcieli, żebyśmy dla was przetestowali. Oczywiście zostawcie łapkę do góry i subskrybujcie kanał gdzieś tu albo tu. Wystarczy, że klikniecie w ten taki prostokącik z napisem subskrybuj, a będziecie z nami na bieżąco. Ja bardzo wam dziękuję, pozdrawiamy was bardzo gorąco. I co? Do zobaczenia niebawem. Niebawem, bye!